krajobrazie. Pustka do kwadratu, biurem i literą, antypoematu, dziura w krajobrazie. Edyta, cofnij się. Nic nieodwrotnione, zogromniałe zero, weźmy się w obronę. Nie ruszaj się, Alinka. To króciutkie wspomnienie sprzed kilku lat, imprezy, która co roku właśnie w lipcu dodaje kolorytu naszemu nadmorskiemu kurortowi. Podobnie ma być i w tym roku. Dopiero dzisiaj rozpoczęło się plakatowanie miasta. To widomy znak, że rozpoczyna się 38. Fama. W tym roku pod szyldem Fundacji Alma Art. Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej potrwa 2 tygodnie do 27 lipca. Oprócz znanych już z poprzednich edycji projektów, jak na przykład Fama Sport czy Fama Dzieciom, organizatorzy obiecują kilka nowości. Jakich? To w znacznej mierze zależeć będzie od inwencji uczestników 6 warsztatów artystycznych. Są jednak także pewne już punkty programu, ustalone wcześniej wydarzenia i koncerty. O tym, co zdarzy się na pewno, a także tym, co zdarzyć się może, na 2 godziny przed koncertem mówi Alicja Sawicka, dyrektor do spraw programowych Festiwalu Fama 2008. Od dziś prezydent miasta przekazuje na 2 tygodnie klucze do Świnoujścia studentom. Czy w związku z tym mieszkańcy powinni się czegoś obawiać? Tylko tego, że nie będą wiedzieli, co zrobić z czasem, ponieważ będzie tak wielki wybór działań festiwalowych, że może być problem z wyborem tego, co można obejrzeć, a będzie można posłuchać koncertów w Muszli Koncertowej, czy w klubie Centrala, czy w restauracji Konstelacja. Będzie można spotkać happenerów na ulicach miasta, czy obejrzeć spektakle teatralne, czy kabareton w Domu Kultury. Także no, będzie naprawdę dużo się działo i czasami właśnie może być problem z tym, co zrobić z czasem, gdzie pójść. Fama przez lata kojarzyła się z tymi wielkimi realizacjami w amfiteatrze. Będą w tym roku? Będzie koncert finałowy, wieńczący festiwal. W pierwszej części zaprezentują się uczestnicy Famy, w drugiej wystąpi Andrzej Smolik ze swoim zespołem. Bo dłonie masz jak konwalię. Noc pachnie nam, jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Będą prowadzone warsztaty, warsztat wokalny, jazzowy, warsztat muzyki klubowej, kabaretowy, warsztat happeningowy, także i wszystkie te działania, zajęcia praktyczne będą kończyć się jakimiś tam prezentacjami. Dobrych profesorów mają młodzi ludzie w tym roku na Famie? Oczywiście, Włodek Pawlik, Ryszard Borowski, Andrzej Smolik między innymi. Czy Fama zainteresuje mieszkańców Czasowiczów, czy przyciągnie? Jakie to jest twoje zdanie? Czy to, co pokażecie, ma szansę właśnie przyciągnąć ludzi? Oczywiście, ponieważ są to takie prezentacje, które na co dzień są niespotykane, których trudno spotkać w mieście, ponieważ są to ludzie z całej Polski.
zajmujący się bardzo różnymi rzeczami i którzy raczej nie docierają do Świnoujścia, więc dzięki temu miasto będzie miało szansę przyjrzenia się temu, jak sprawy, jak sytuacja młodej sztuki wygląda. Umawiasz się na piątą, o siódmej ciebie tak, bo twój zegarek spóźnia, spóźnia co najmniej kilka lat. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu prawie się mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Masz przewrócone w głowie. Jaki będzie udział artystów ze Świnoujścia w tegorocznej FAMie? No to już wielokrotnie wspominany Andrzej Smolik oraz Ola Nowak, która będzie współprowadziła warsztat wokalny na FAMie. No i oprócz tego władze miasta będą mogły zmierzyć się z uczestnikami FAMy podczas meczu piłki nożnej.